Słyszałem, że reset jest zrobiony. Ja miałem jeden atak wykonany. Zaatakowałem tutaj tych szanownych państwa. Nate, Ureusz, Kirill w kostiumie, Melendor w kostiumie i Liana. Poszło zgrabnie, aczkolwiek na początku miałem fatalne klocki, ze dwie czy trzy tury to miałem w ogóle jedną trójkę gdzieś na dole na planszy do złożenia. No nieważne. Tak jak wspomniałem wcześniej, słabe widoki na wygraną. Ale cóż, spróbujemy, co tutaj jest. Własne statusy. Własne statusy, tak. Może tak zrobimy. Z Grazul pojedziemy. I tutaj jeszcze wrzucimy panią Domicję. O. Nawet trzema fioletami możemy zagrać. Może niekoniecznie. Janka się przyda. Mitsuko się przyda. To zdecydowanie. Już, szybka piłka. Szybka piłka. O, mamy zielony. Zobaczymy, czy ubijemy go. O! Dupa blada. Ale mamy ten. Ale mamy Grazul. Więc tutaj jest znakomicie. Panią trzeba ubić. No, revive, nieładnie. Nieładnie. No ale już tutaj żegnamy. Żegnamy i sarnie. Jakoś wszystko łatwo poszło. Za łatwo. Mam takie wrażenie. Po prostu miał dwa żółte, to sobie poszedłem dwoma fioletami i pozamiatane. To tutaj jeszcze jest jakiś trudniejszy. Tutaj mamy ciekawą opcję. To jest Rocky.
że tutaj pójdziemy. Tylko kim my tutaj możemy pójść? Tęczą naszą. Gdzie ona jest? Melendor jest mi potrzebny. O. Ale nie ma Ureusza. Ale nie mam Ureusza. Tutaj piach wypuścimy i weźmiemy Gefion. Mocny skład wypuszczamy. Dobra. Tak mówię, wojna raczej jest przegrana z tego względu, że tamten naprawdę bardzo dobrze wchodzi i to na wysokim procencie. Tutaj ciężko. Coś będzie nam podpalać. Dobrze, że chociaż będziemy mogli uzdrowić bez problemu. Co tutaj wyrzucić? Najlepiej było unikać oczywiście Elizabeth. Elżbietka to jest największy problem. Moim zdaniem. Tutaj już niedobrze się dzieje. Tutaj już nam niedobrze się dzieje. Potrzebujemy załadować Gefion, ale mam problem. Problem. Nie mogę Melendora załadować, no. O. Jeszcze ginie. Trzeba po prostu zdjąć tą. Nie ma wyjścia. Ale tutaj będzie porażka. No nie dało nam tych klocków w ogóle. Zielonego jeszcze nie załadowałem. Ariel to ledwo, ledwo. Do kitu to wygląda. O, dobra. Zielonego nie załadowałem. Czerwoną za późno. No niestety, lipa. Tutaj sobie możemy na kolejną Elżbietkę podejść. To pojedziemy swoim standardowym składem. Ciach, 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 babkę w piach. I już. Pójdzie Hel. Krótka piłka. Co mamy?
Na pewno tak pójdziemy. Zobaczymy, może nam na środku coś ładnego wpadnie. Nie wpadło. O. Tutaj to trzeba się streszczać z tym Melendorem, bo nam długo chłopak nie pożyje. Jak tak dalej będzie. No. Tarcza many, oczywiście. Tarcza many, Ariel. Nie może być inaczej. Ale może nam się uda ubić te dwie panie. No, o, revive. Tego nie przewidziałem. No tego nie przewidziałem, no. Teraz uleczymy. I teraz jeszcze ta będzie Elżbietka. O, klocki nam trochę pomagają. Dobra. Elżbietę uznaję za jeden z lepszych za jedną z lepszych kart w ogóle. Za jedną z lepszych kart w ogóle. Ile to tego jeszcze będzie? Dobra. Dobra. No ale co, no znowu nie mam klocków, no. No porażka jakaś. Pójdziemy środkiem. Dobra, mamy szansę zdjąć Elizabeth chociaż. Zaraz się okaże, czy to się okaże. Ja pierdzielę. Jakaś porażka. Czterdzieści procent accuracy. Dobra. Dobra, jakoś wyszliśmy z opresji. Ale sami widzicie, co tutaj się dzieje.
sami widzicie, co tutaj się dzieje po prostu. Po prostu jakiś fuks, ale mówię, Elizabeth jest świetną kartą. Świetną kartą. Jakimś cudem, ale udało się wygrać. Nie wiem jak, ale... Szkoda, że mówię. Szkoda, że jest tak ogromna przewaga przeciwnika, że... Za wiele to my tutaj nie zwojujemy. Tutaj może Grimble wypuścić. Jakos. Szukam minionów, tamtego już nie wezmę. Dobra, pójdziemy na Liakosa. Pójdziemy na Liakosa. To tam jest. Krampi. I ten dziad. To zrobimy tak, tak. Tak. Grimble, faktycznie. Taki skład? Nie za słaby? Jedno zdjęcie statusu. Nie za słaby ten skład. Nie no, słaby. Trzeba było coś lepszego tutaj wypuścić. O, na przykład Telurię. O, teraz lepiej. Ale nie mam statusu własnego, tak? A własny będzie mi potrzebny do Krampusa. Jak on odpali, to będzie zamiatane. Chyba, że spróbuję bez. O, tak zrobimy. Nie mam zdjęcia własnego statusu, ale jakoś tutaj sobie będziemy radzić. O, chyba diament jesteśmy w stanie zrobić. Zielony. Bardzo ładnie. Ale najpierw tutaj czujnie sobie załadujemy najpierw pana. Widerstand. Co my tutaj mamy? Puścimy tak.
Liczę, że pójdzie jakiś ładny kombos. Żebyśmy się nie przeliczyli. Ta miała paść na środku. A nie padła. Ale jeszcze raz ten. Jeszcze raz Proteusz. Miss. Dobra. No nie, no już dwóch zginęło. Przestaje mi się to podobać. Jak ty masz 86? Mikołaj przeżyje. No nie. Ja pierdolę. W ogóle. Dobija mnie kurwa ten pojedynek. Przepraszam, że tak powiem. Boże Maryjo. Tam jakimś cudem poprzeżywali w ogóle. Co to ma być normalnie? Teraz mnie wypykają. Czasami to wygląda tak, jakby po prostu gra była zaprogramowana, że mamy to przegrać po prostu i tyle. I nic więcej normalnie. Porażka jakaś. Śmiechu warte to jest. Śmiechu warte, no. Śmiechu warte te pojedynki są. Mikołaj tyle razy odbijał manę. Po prostu żenada. Zawsze w takich sytuacjach wyżywam się, jeśli chodzi o Grimble. Gdzie on jest? Tak. Będzie Maryśka i pytanie, czy niebieska Kadilen. Czy zielona Kadilen, czy niebieska Isarnia. Jesteś tutaj mocno uderzający? Raczej nie. Już mi wszystko jedno. Tak, wynik jest przesądzony.
Dobra, tutaj spróbujemy iść ładnie tą stroną, gdzie mogę załadować gimbal. Aczkolwiek prędzej to tutaj załaduję. Nie załaduję gimbal, przynajmniej na razie. Sarni tak samo. Dobra. Dawaj. Co tutaj? Zrobimy tak. Następnie tak. Najbardziej jest chyba ta niebezpieczna. O. Pan Grimbo to pan Grimbo. Tutaj nie ma zmiłuj się. Ratatosk uleczy, ale to nic. Sobie zaraz pouruchamiamy ich. Dobra, pozbyłem się tej na środku, bo już taka upierdliwa była. Tylko przeszkadzała, nic więcej. O, ojej. Zdziwiłem się tym. Dobra, to poszło łatwo, ale... Ogólnie można być niezadowolonym z tych klocków tutaj. Ile ty masz tam punktów? 107. Dobitka za jeden. Wypas. No, tam za dwa był atak. Za trzy. A to w ogóle ile miałem sztuk? Ja tutaj miałem sztuk, tam miałem jedną, drugą. Jeszcze raz, że... Aha, cztery wygrane, dwie porażki. Nie za dobry wynik. Tamten wchodzi. Raczej tutaj nic z tego nie będzie. 44 i dopiero 4200.
Dobra, podsumowując tą wojnę, po pierwsze, nie wiem, przeciwnikowi jakoś wchodzi to tak mocno, no wysokiej średniej. Jeszcze 6 godzin temu to było bodaj 45 ponad punktów na atak. Rzadko spotykana średnia. Tutaj im trochę spadło, ale na koniec, ale to za długo trzymali dobry poziom. Ciężko powiedzieć, czego to wynika. Nasza obrona to nie jest jakieś dziadostwo. Co do ataku, szczerze mówiąc, słabo wierzę w wygraną. Ataki układały się dziwnie. Jednym jakimś cudem wygrałem. W dwóch. Szczególnie w tym za 9. To jakoś klocki fatalnie się układały, ale chyba znaleźliście potwierdzenie w moich atakach, bo atakowałem chyba bodaj, jak dobrze pamiętam, 3 składy z Elizabeth. Co najmniej 3. Że widzicie, jaka to jest mocna karta i każdemu polecam wylosowanie Elizabeth. Ja sam będę miał w sierpniu tych losowań ponad 20 na 4. sezonie. Może jakiś cud się zdarzy. No. Arty są. Dobra, tyle. Do miłego.